Jakieś horrorowate trasy do się prowadzisz. Warto to uwiecznić taki. Szybkością kuli karabinowej. Pan Leszek tak, on ma taką szybkość. To trzeba... koleżanka do pociągu poznała, rozpoznała go. Maskującego to też, jak z tego co powiadała, to też była szybka. Jak Błędkowice zaliczyła, to Listrowiczki, Sobótkę górę. No była o 11, nie o 12 była, to jest też ciekawe. Pan... Sprint turist. 1050 była, to też była. No tak. To też tak była 11 z nami, musiała wszyscy wrócić, jakby się wyjść. Zobacz, jak to rozpływało. Sprint turist by się tam. No dobrze. Ja tak podejrzewałem, że my tam przyjdziemy, a no musiał zrobić tego Lubieńca przy stoliku, będzie przyjdzie. Nie wiem, gdzie pracuje, to nie może się tak zerwać. No, no bardzo urokliwa trasa, muszę powiedzieć. Uwaga! Coś łapiącego za nogi. Ale widzisz, jak ty przyjeździ zbiera tam energię, czyli ta energia mi się tak dużo daje. Teraz bez żadnego naśmiewania mówię, bo jeżeli... Zobacz, on ma delikatniejszą rączkę jeszcze niż ja. A przerzuca jakiegoś do pracy 50... Ale on przerzuca dopiero od dwóch dni przerzuca. No, przecież dopiero. Mówi, że taki worek 50 kg waży. No, ale on przerzuca od dwóch dni dopiero. A nie cały. Ciekawe jak długo tego, kiedy nie przerzucał. Bo on do pracy fizycznej nie przyzwyczajony. Tak? No to się może sprawdzić. Widziałem ten pokój, tak? A później nagle jakaś zjawa się nie, pojawiła. Niebezpieczna? Jakieś wymiary. O kurde. Może jest pod opieką. Janek badać. Spadać? Trzeba powiedzieć. Badać. O, popatrz, tu ktoś badał. Tu ktoś wyraźnie badał, bo jest potężny dół. Łyżeczką do śniadania. A jak patrzę na to, co my idziemy, to tak jak w horrorze. I cały czas słyszę jakieś głosy. Nie wiem, czy to mi tak... Czy mi tak buty skrzypią, czy to te głosy? No ale faktycznie coś nowego. To jest ciekawe, takie kupeczki. A jedynka już nadaje nikam, jest stereo cały czas. Tak? Tak. Nasza jedynka? Tak. A skąd wiesz? Bo już masz telewizor, tak? No i cały czas stereo, sygnał, a jak napis jest na stereo, to leci stereo cały. Ześlę, że już nadajnik na jedynkę nikam prawda. Tak, no i co dalej? Próbować siostrę? Ja chciałem próbować, ale Danka się wyrwała, dałem pierwsze szansę. Leszek, ty mówisz w którą stronę? Ja prosto. No tu ścieżek nie widać na razie. Tu polanka jaka. Tam gdzie Leszek idzie? Miłowska jest. To jest na polanie Przemiłowska. Zarwiesz tutaj. Zarwiesz. To pan jest wyszem przyszedł. Ja mam tam skatę, jak to można po tym przejść. Tu wysepka jest, tak? Pewnie. Nie tam masz most. Tak? Tak, minami tam na drzewo przesuwa. Tutaj? Bezpiecznie jest, śmiało iść. Tu? Na pewno. A widzisz, no. Jednak brat zna te podmiejskie lata partyzantki. Orzesz, kurde! No popatrz, na co bym wlazł. Pająka? No. Wisi! Jeszcze bym prosto na niego...
O, żeś. I to krzyżak. Prosto na niego bym wszedł. I to taką sieć założył. Ale widziałaś, Danusia, te drzewo? Co? Te drzewo. Jałowiec stoi. Taki duży? Jałowiec pospolity. Ale duży. No bo to jest drzewo. No i tu widać, że jesteśmy. Nie, to dobrze, ci tutaj robię siedzę. No to możemy posiedzieć. Takie podobne, nie? Jak tam po tej skałce Matki Boskiej. I pięknie pachnie. I te wrząsy tam są. I tutaj właśnie jest taki ten szerszy obraz. No i tu za drugą. Słychać, ktoś pracuje. Co? Słychać, jak ktoś pracuje przy kamieniach gdzieś na dole. Coś stuka. No, słyszysz? Posłuchaj. Tutaj drzewa zasłaniają. No to by było widać, nie? Żeby nie drzewa, to tam zagrodę. Tam się coś pali? No, jakieś dymy idą. To grill może podłączyć. Nie, to duży jakiś ogień. No, w tym Sokowie jakiś porządny kościół. Na całym Sokowie ten dym teraz poszedł. No i ta droga faktycznie pokazuje, na Sokowie biegnie. Tutaj z tych sadów. O, nawet autobus jedzie. Słychać go? Pojechał jakiś autobus. Ciekawe. Mówią, aha, bo dzisiaj sobota, to w sobotę jeździ autobus podobno do sadu. Tylko w niedzielę nie jeździ. Ale go słychać. A to teraz nie, motor. To nie jest. To jest traktor. Ciągle. Zdrowiony tutaj jest, to prawie nie widać tych zalecników, te skałki to są. Bo nie jest dużo drzewek tu jest. Coś dzikiego słyszę.
życiu tutaj tej głosy, wiesz? No. Teraz. Tutaj to jeszcze lepiej nawet widać. O. No. Ale ładny kolor ma tutaj. Rzosy? No tu, tych rzos, bo tutaj cała jest tutaj ta. Kolonie. Taki kobierzec tych rzos. Ale tu jaka malutka rośnie, wyrasta ta. Popatrz jaka mała tutaj, widzisz? No to jest bardzo przyjemne. Zdanie się na tym cypelek, nie? Aha, tam jakieś jest jeszcze zejście. Tu jeszcze ciekawsze coś? To cały taki ten ciąg. No i tutaj pięknie widać tą górę. A tu jaka skarpa, o kurde. A tam gdzie jeszcze się tam niesie? Tu skacze między skałami. To chyba tutaj ktoś tłukł coś. Co? To chyba tutaj ktoś tak tłukł. Ale tu jest taka ta. Przepaść? Idziemy dalej czy wracamy? Co jest, Wysiu? No nie no. Zbyszek. Widziałem, nakręciłem Zbyszka walkę o przeżycie. Już ja tam nie wejdę. Jak widzę, że jak tak żeś walczył. Nie, to się cofamy.
Widziałem, jak Zbysiek drżał, jak liść na wietrze. A gdzie ty tam, Lekas, chodzisz tamtą stroną? No. To my wracamy. Dojdziemy do ciebie z tamtej strony. Tam jest zejście powoli. No, tutaj jest ładne zejście, trzeba przyznać. Danuśka walczy. No, ale to odejdziemy całkowicie od tej ścieżki. Co to było? To takie tutaj tyle skał, to chyba nigdzie nie ma co tutaj. I takich ładnych. No tu jaka rozpadlina duża. Tu takich rozpadlin, mówię, że takich skałek chyba nigdzie. Proszę? No zobacz, jakie tu jest ładne te skały. No mówię, że tu takie, tu jak stół. No. Wygląda, no. Jakby tutaj jakieś w ogóle było takie, no, ciekawe ułożenie skał, co nie? Jakby jakieś siedzisko albo ten, można powiedzieć nawet, wiesz co, bardziej? Wygląda jak w kościele. No, bo te gały są takie tak. No. Jak w kościele ta. Nie, ołtarz, bo to takie płaskie to jest. Tędy, że się schodzili? Tam, jest tam dalej. Aha. Te skały straszne. Ta? To tu było łagodnie. Wyglądało strasznie. Bo to wiesz, jest taka między szczelina, między tymi, tutaj widzisz, między tymi dwiema ścianami i no. Taka szczelina jest, tylko musisz z drugiej strony. I tak jakby ten kamień wpadł. Tak? Aha, ten tutaj. I tutaj ten kamień jakby spadł. Ten głaz cały. Tak? No. No mówię, że takie jest urokliwe to miejsce, co nie ma tak dużo no, takich ciekawych. To jest tam dalej skał, to tam. No widzę, że do końca. No. Ale to nie jest taki jeden ten wieczorem. Takiego ładnego widoku to nie ma tak. Na Ślęży, co nie? Tak dużo. No i kolor tych skał taki ciekawy jest.
tu takie jakieś łatwe podejście nawet. Tak? No. I koniec. No i tą ścieżkę. No. Czereśnie jakieś, tak? Duże. Tyle tych prywatnych rzeczy, że to człowiek pogubił. Ale chyba dobrze idzie. Tam jakiś strumień powinien być w dole? Jest strumień nad koni. No tak wygląda jakoś dziwnie. No tutaj ślęża, zobaczcie jak fajnie wygląda dziwnie. Jakby tu wyższa góra od ślęży była jakaś. No ale ta wyższa góra. Inwalidztwo pasi koników. No widzę, że aż równo tutaj skaczą. Czy to najstarszy kamieniołom? Myśmy chyba nad nim szli. Górą, żeśmy górą. No, możliwe, nawet nad nim żeśmy szli chyba. To znaczy, że górą żeśmy szli, mhm. Tylko żeśmy się nie zapuszczali w tą stronę. Bo my żeśmy szli tam na górę, tylko bliżej płotu się trzymaliśmy. A tutaj żeśmy nie schodzili. No. No to już. Korzenie mają ciekawe, nie? No. To popatrz, że tutaj jest całkiem zakręcony. Ten tutaj, o, tu. On mówi, że tu najstarszy niemiecki kamieniołom był. Ale tu kwarc wywozili. No to dobrze. Trzeba do tych właśnie białych krów. Do asfaltu. Nie, równolegle do asfaltu. Pokazać, to jest tu na tej drodze. A nie, no to by to by dosłownie. To jest na tej tu drodze. Ja mało z tym, myśmy ostatnio tydzień temu byli, no to cała blacha. Ale to są prawdziwki, tak? Prawdziwki, proszę bardzo. No. Kurwa, no jakie piękne. No. To tylko jak my chodzimy, że nie widzimy tego? No nie, no. W tej chwili liście opadają. Ja wam powiem. Myśmy byli na
Kaszubach, to ja szłam na spacer z wnuczkami i przy drodze zbierałam. Myśmy byli 8 no, dni, nas jest, przywieźli, w taką samą pogodę jak to, przywieźliśmy 2-litrowy słoik suchych grzybów i 15 słoików. I nie chodziliśmy na grzyby, nie. Tylko taką przy drodze. Bo to 5,5 i 2,5 roku, to wiecie Państwo, to straszne, straszne stare dzieci. Sobie dzielnie, na Kaszubach też są górki no. I pagórki, tam w tej Szwajcarii. A to tu na tej drodze, to na tej Polacy. Widziałeś Pana, nie? Pokazałem mama, że jest, są grzyby. To mama nie uwierzy. No. No. Państwa, one nie są przez rybaki zjedzone. Ale Pan pokaże właśnie z drugiej strony. Proszę uprzejmie, to są przez ślimaki zjedzone. Lekka wycieczka. Można zobaczyć, proszę bardzo. To jak kozaki wyglądają. No to są kozaki. Kozaki, no. To są wszystko kozaki. Kozaki, no. To są wszystko kozaki. A zawsze mama mówi, że na górze tutaj nie ma żadnych grzybów. No to masz, być no. Na dowód. Proszę Pana, nic prostszego jak to. A zaraz, a tam znacie się na grzybach? No. Państwo znają na grzybach. Proszę. Ale tutaj też Pan zebrał? Może pod pieńki? Też zbierałem tu. O, tu. A tu nawet widać, no. Widzisz by się? Tutaj, o. O, proszę. A myśmy tutaj byli, nie widzieli. Co to jest? No nie no. No proszę bardzo. Co to za grzyby są? Macie najlepszy dowód. Tu jest jakiś grzyb, nie znam się na tym. To podobne niby do maślaka, ale ja wiem. No to jest taka gąska wygląda. No ale to chyba, to już trzeba być na 100% pewny, bo... Ja mówię, no ja nie zbieram grzybów, których Pan nie wie, nie, których nie znam, no i tyle. Nie wiem, Pan sprawdza, czy gorzki. Mhm. Gorzki? Nie ma gorzkowości. No ale tutaj jest taka... Było więcej, tylko ja to w tym roku przychaczyłem. Zniwelowałem to wszystko. To jest do spalenia i będzie... A tu, można jeszcze kupić po prostu kawałek ziemi, czy to teraz wszystko drogie? Proszę Pana, sprzedają. Sprzedają jeszcze, tak? Ale to miejscowi chyba. Ci miejscowi, tak. Sprzedają. No w tym roku tu obok, ten po prawej, ta działka, to tu jest. Mhm. To też do dołu. No to kupił. Taki grzybek gdzieś wystaje. Kupił. Tu jeden, a tam tu drugi taki. No widzę. No to jest, to trzeba wiedzieć, co to jest za grzyb. A tam dalej. No. A, tam dalej taki grzybek jest. Fotografować to. No ten to jest faktycznie, popatrz, jaki a duży. A ten drugi tam z tyłu. No. No ten drugi to wygląda już na bardziej porządny. To deszczu nie ma, ale... Ale tu jest ziemia taka pod grzyby, wie Pan? Tak. Bo to jest taka typowa ziemia pod grzyby, no. Ja to wypieram, te wszystkie jeżyny, co tu są tu... Powycinał to. Nie, wypalam tym. No właśnie, sprawdzę się, mi się to frytka, no. Znowu mnie wyłazi, znowu muszę... Bo to może na krótki okres starcza. Bo to trzeba dać przerwę, ja Panu powiem frytka. No. A to widzę, że mi się wyłaziło, to muszę wszystko, żeby szlak trafił, bo... Wyłaź. Chodź Burdy, zapytamy się nasi panci, co to za grzyby są, czy panowie znaleźli. No to ja tak patrzę, że to jak kania wyglądało z góry. Ale kania jest bardziej na szczupłej nóżce, co nie? A to jest taka bardziej... Panowie, to są kozaki. Kozak? No oczywiście. Po nodze poznam. No, bo tak patrzę, że to takie dość duże. Tylko ten popękał chyba ten cały, no. Kapelusz? Kapelusz, ściepła chyba. Ja zabieram w całości takie, coś nie znam, bo ja mam kolegę sąsiada.
Ten to skurczy, bo na pociemku rozpoznaje grzyb. No to gołąb. Zobacz, Danka, jak pan tutaj wyszedł koło domu i znalazł grzybki. Koło domu pan wyszedł i grzyby znalazł. Panowie, wyście to znaleźli, to zabierajcie. Poważnie. Tak, jako dowód, no pewnie. Mówię całkiem poważnie. No jako dowód. Pan. To są kozaki, tak? Tak, to są kozaki. To Zbysiu, to ty widziałeś. Nie wiem, całkowie. Kto to znalazł? Zbyszek, no, pan Zbyszek. Zbyszek? To ja pan, znalazł. Proszę pan bardzo. Też Zbyszek, tak? No. Ale nie brać, kochani, pokazać w domu. No. Co państwo no, myślą? Podzielimy się. Nie, no bo szkoda, no to widać po tym. No. Ale zdrowy, bo taki masywny. Pokorzenie, pokorzenie. Pokorzenie to są właśnie kozaki. No. Zdrowy, masywny grzyb i nawet wagę ma swoją. Wagę ma swoją nawet. Tak. I niech w domu wierzy, że są grzyby. Po prostu różne reakcje. To się z Corpus Delicti jakby nie było. Zupa może być na smakce. Albo jest na mały sosik. No właśnie, do tego smaku. Wyraźnie to się doleci, ale nikt nie obwąchiwał, stał to mnie. No. A ty Danko obwąchał mnie, że on się doleci. Nie, bo on jest wzięty od właściciela, który go pił i maltretował tego psa. Czyli kierunek? No, dziękujemy bardzo za informację. Byli bardzo mili państwo. I grzyby jeszcze żeśmy złapali. Podejdziemy, zobaczymy. Dziękujemy, do widzenia. No. Odkupili tego psa od człowieka, który go maltretował. Bili, strasznie maltretowali tego psa. Mhm. Uszkodzili mu wątroby, ucha, tam gdzieś naderwany miał ucho, musieli go podkurować. I pies jeszcze nie jest przyzwyczajony, boi się wszystkiego. Także gwałtowne ruchy no. I może ugryźć. No tak. Po prostu boi się. Może już wtedy dochodzi przez parę miesięcy. Doszedł do siebie już, ale jeszcze w dalszym ciągu się boi. Półtora roku ma ten pies. To on tak szczeka? Tak. On nas tak żegna, tak? No. Dlatego psa, wiesz, nie... Należy stać spokojnie, wiesz, nie?